Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszym szkoleniu na temat wolontariatu. Ten temat wolontariatu w ogóle pojawił się w wyniku takiej ankiety, którą rozsyłaliśmy, z zapytaniem właśnie, co chcielibyście zobaczyć na webinarach, na spotkaniach, i wolontariat właśnie pojawiał się dosyć często, dlatego znaleźliśmy tutaj osoby, które, no, można powiedzieć, znają to od podszewki, znają to od wielu lat, nie wiem, czy już liczonych w dziesiątkach, ale pewnie pomału już tak. Ja nazywam się Marek Zyłert, jestem współtwórcą serwisu Funimani, dzięki któremu możecie zbierać darowizny od zakupów w internecie, ale teraz już oddaję głos do Justyny i Dagny. Proszę bardzo. A, jeszcze tak technicznie, pytania i odpowiedzi będą na samym końcu, ja będę sobie notował i na końcu te pytania zadam. Będziemy mieć taką małą dyskusję i już teraz się naprawdę wyciszam. Dzięki Marku za oddanie głosu, pozdrawiamy Was serdecznie z Poznania, z Wielkopolski. Cieszę się, że mamy okazję spotkać się z tyloma wspaniałymi ludźmi. W szczególności pozdrawiam oczywiście moje imienniczki. Dzisiaj razem z Dagny będziemy waszymi przewodniczkami po wolontariacie. Ja osobiście wolontariuszką jestem odkąd pamiętam, bo tego ducha społecznikowskiego zaszczepili we mnie rodzice, w szczególności mój tata, więc odkąd pamiętam, to się jakimiś rzeczami zajmowałam. Ekologiczno-harcersko-pomocowymi i też dość naturalnie, dlatego z czasem stało się to nie tylko moim hobby, ale także moją pewną ścieżką zawodową. Dzisiaj chcemy z Wami rozmawiać o tym, jak wolontariat organizować. Będziemy z Dagny odczarowywały pewne mity na temat wolontariatu, ale także będziemy porządkowały Waszą wiedzę na temat tego, jak rozpocząć współpracę z wolontariuszami. My współpracujemy zarówno z wolontariuszami, jak i z organizacjami, z instytucjami, które wolontariuszy przyjmują, więc mamy tą perspektywę dwóch stron. Często słyszymy, że organizacje mówią, że na przykład nikt się do nich nie zgłasza, a kiedy zaczynamy pytać o to, gdzie tych wolontariuszy szukacie, no to się okazuje, że gdzieś tam jakieś smutne ogłoszenie wisi, nie wiadomo gdzie, i trudno jest się dziwić. Też powiem od razu, że wolontariat nie jest naturalną rzeczą w Polsce. Akurat jeżeli chodzi o wskaźniki zaangażowania społecznego, w zależności od tego, czy porównujemy to do standardów europejskich, czy do standardów światowych, no to umówmy się, że Polacy nie są zbyt aktywni w tym względzie, bo po prostu nie jesteśmy wychowywani do aktywności społecznej, do współpracy, do takiej współodpowiedzialności za to, co się dzieje dookoła nas. Ale po kolei, co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj chciałybyśmy z Wami głównie pracować na tak zwanym cyklu współpracy z wolontariuszami, po to, żeby pokazać Wam, jak w ogóle zacząć to myślenie o wolontariacie, bo to zaproszenie wolontariusza do współpracy to jest już któryś etap tak naprawdę planowanej współpracy. Będziemy również zgodnie z prośbami mówić o tym, jakich błędów należy się wystrzegać, bo akurat to zarządzanie wolontariatem, ono jest bardzo specyficzne. To jest najbardziej miękkie z miękkich sposobów zarządzania, więc też trzeba wiedzieć, jakie są oczekiwania wolontariuszy i na co zwracać uwagę. No i przede wszystkim również powiemy Wam, no gdzie tych wolontariuszy szukać, tak? No bo też rozumiem, że taka potrzeba gdzieś się pojawiła. Tak jak Marek wspomniał, bardzo prosimy o to, żeby rzucać też pytania na czacie. Na końcu pewnie nasze ostatnie pół godziny naszego spotkania to będzie taka sesja pytań i odpowiedzi, więc jeżeli w trakcie naszej prezentacji pojawią się jakieś pytania, wątpliwości, sugestie, uwagi, to zachęcam, żebyście od razu wrzucali to na czat, żeby to po prostu gdzieś tam nie umknęło. Od początku jeszcze raz, kim jesteśmy my. Jesteśmy taką federacją, która zrzesza fundacje, stowarzyszenia, podmioty o charakterze społecznym. Zostaliśmy założeni na początku lat 90. i jesteśmy największą taką siecią podmiotów o charakterze społecznym w Wielkopolsce. I w roku 2012 przyjęliśmy dość naturalnie funkcję tak zwanego regionalnego centrum wolontariatu, bo z racji tej, że pełnimy funkcje rzecznicze, pełnimy funkcje doradcze, prowadzimy takie centrum wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu, dość naturalnie zarówno organizacje, które szukają wolontariuszy, i wolontariusze po prostu zaczęli się do nas
zgłaszać. Więc w 2012 roku konstytuowaliśmy swoją funkcję, zapisując się do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. To jest taka sieciowa również organizacja, która de facto od początku lat 90. wypracowuje całe know-how na temat tego, czym wolontariat jest. Naszą funkcją jest łączenie tych, którzy szukają wolontariuszy i tych, którzy chcą się angażować w wolontariat. To jakby po pierwsze taką funkcję stricte pośredników pełnimy w Poznaniu, ale z drugiej strony również pomagamy lokalnie zakładać tak zwane lokalne centra wolontariatu, czyli mamy sieć takich swoich centrów, mamy sieć 20 centrów wolontariatu w Wielkopolsce, gdzie właśnie te funkcje pośrednicze wspieramy i też jesteśmy takim zapleczem wiedzowym i merytorycznym dla naszych centrów, no bo sieciowanie to jest tożsamość takiej organizacji jak federacja. I chcielibyśmy Wam powiedzieć, czym jest wolontariat, ponieważ przewijają się różne definicje, może z którymiś się spotkaliście. Natomiast zanim powstała w Polsce ustawa, co też jest wyjątkiem, jeśli chodzi o nasz kraj, bo w wielu krajach nie jest usankcjonowany wolontariat w ustawach, to wówczas w naszej sieci ogólnopolskiej Centrum Wolontariatu wymyśliliśmy taką dosyć przyjazną, myślę, fajną definicję, to jest ta pierwsza definicja, czyli wolontariat jest dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, ale oczywiście zaznaczyliśmy, że ona wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie i na szkoleniach z wolontariuszami właśnie omawiamy ten wątek, żeby to dobrze zapamiętali, że na przykład pomoc swojej babci to nie jest wolontariatem. Natomiast dopiero w 2003 roku powstała ustawa i też trochę dzisiaj o niej wspomnimy, ale dosyć krótko. Natomiast ta ustawa wskazuje jedynie to, że wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje te różne świadczenia, które są określone w ustawie. I też zaraz Wam powiem na następnym slajdzie, jak wygląda kwestia, co możemy znaleźć w ustawie. Jeśli byście chcieli się zapoznać, to oczywiście podaliśmy Wam tutaj, jest to dział trzeci, artykuł 42.50, czyli niezbyt dużo artykułów, ale za to dosyć te najważniejsze rzeczy właściwie przekazują, czyli tak, definicja, o której przed chwilą wspomniałam, kto może być wolontariuszem, no to jak pamiętacie z poprzedniego slajdu, osoba fizyczna, czyli jak wolontariusze szkoli nas pytają, czy pies może być wolontariuszem, no to niestety pies nie jest wolontariuszem, mimo że działają różne psy ratowniczo i tak dalej. Na rzecz kogo może działać wolontariusz i jest to też wymienione właśnie w ustawie. To, co mogę Wam podpowiedzieć, no to oczywiście organizacje pozarządowe, na rzecz organizacji może działać czy fundacji, stowarzyszeń, na rzecz spółdzielni socjalnych są to takie podmioty częściowo gospodarcze, ale też mają cele statutowe, więc tam przy tych celach statutowych można działać. Oczywiście administracja publiczna szeroko pojęta, bo też wszelkie jednostki, które podlegają administracji publicznej, typu właśnie biblioteki, centra kultury, ośrodki pomocy społecznej, bardzo dużo jest tych instytucji, które mogą przyjmować wolontariuszy, czyli moglibyśmy sobie tak ogólnie powiedzieć, że trzeci sektor, no i oczywiście administracja, ale też są tak zwane spółki non-profit, nie wiem, czy kojarzycie, takie spółki, one mają cele statutowe, tak samo jak fundacje, stowarzyszenia i na rzecz tych celów mogą działać wolontariusze. I ważna rzecz jest taka, że nie można działać przy działalności gospodarczej, czyli oczywiście firmy wszelakie odpadają, ale także i w tych organizacjach, i w instytucjach wolontariusze przy ich działalności gospodarczej nie mogą działać, czyli przy statutowej, to powinniśmy pamiętać. Też ustawa określa między innymi prawa wolontariusza, oczywiście takie z najważniejszych praw to jest to prawo do tej umowy wolontariackiej czy porozumienia wolontariackiego, to zamiennie ta nazwa się pojawia, a także prawo do zaświadczenia o odbytym wolontariacie, tak? Czyli odbył wolontariat, on ma prawo od Was uzyskać takie zaświadczenie. To nie jest to samo co opinia, bo opinia oczywiście jest dobrowolna z Waszej strony na temat wolontariusza. No i też oczywiście ustawa wskazuje obowiązki, jakie ma korzystający wobec wolontariusza. Jest troszkę tych obowiązków, myślę, że na tym szkoleniu my też robimy takie szkolenia 8-godzinne dla koordynatorów i wówczas wiele rzeczy omawiamy, różnych fajnych związanych z zarządzaniem, ale też z naszymi obowiązkami. I tutaj tylko wspomnę o tym obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, to na korzystającym właśnie ten obowiązek ciąży, czyli musimy to zapewnić.
Myślę, że będziecie mieli do tej części na pewno jakieś pytania i w tej ostatniej naszej części półgodzinnej postaramy się odpowiedzieć na te konkretne pytania, które zadacie, więc myślę, że tutaj już pewnie się coś na czacie pojawi. Pamiętajcie, że to, o czym mówiła Dagny, to są niezbywalne prawa wolontariusza, czyli jeżeli wolontariusz was poprosi o porozumienie, to nie, że wy powiecie nie, choćby ta współpraca trwała jeden dzień. Jeżeli wolontariusz was poprosi o zaświadczenie, w którym będzie napisane, ile godzin przepracował i jaki charakter ta współpraca miała, to również waszym ustawowym obowiązkiem jest takie zaświadczenie wydać. Kwestie ubezpieczeń możemy jeszcze później rozwinąć w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, jeżeli mielibyście takie. Ja wszystkich zachęcam do tego, żebyście zajrzeli do tego działu trzeciego. Ja wiem, że ustawy to są takie dość nudne dokumenty, ale faktycznie to też bardzo porządkuje wiedzę, bo akurat nasza ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie nie jest ustawą trudną i stosunkowo łatwo się czyta w stosunku na przykład do ustawy o VAT-ie albo ustawy o rachunkowości. Tak jak na początku wspomniałam, dzisiaj chciałyśmy głównie z wami pracować na tak zwanym cyklu współpracy z wolontariuszami. Wiele lat temu wspólnie z Fundacją Stocznia oraz w porozumieniu i partnerstwie właśnie z regionalnymi centrami wolontariatu z całej Polski oraz organizacjami, które także w sposób otwarty mogły się włączać do tego procesu, wypracowaliśmy taki cykl współpracy, czyli takie wyartykułowaliśmy takie etapy, o których należy pamiętać współpracując z wolontariuszami. I tak naprawdę pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę, to jest ten element przygotowania organizacji. Bardzo niedoceniany element w organizacjach. Często tak jest, że my czujemy taką potrzebę, że już musimy tych wolontariuszy mieć, a później po prostu okazuje się, że nie do końca potrafimy tych wolontariuszy zagospodarować. Więc zaraz po kolei przez poszczególne zasady, które także wam prześlemy, opowiem wam, na czym to miałoby polegać. Kolejny element, dość już lepiej rozpoznawalny, czyli promocja i oferta, czyli kiedy już wiemy, co chcemy, zazwyczaj właśnie od tego etapu organizacje niestety zaczynają, cały proces naboru wolontariuszy, wprowadzenia ich do organizacji, także element, powiedziałabym, troszkę zaniedbywany w wielu organizacjach, jak zobaczycie, chociażby z błędów, na które wskazują sami wolontariusze, współpraca i motywowanie. To jakby jest element także bardzo istotny, zwłaszcza w tym miękkim zarządzaniu, gdzie my wolontariuszom, mówmy się, nie płacimy, więc ta motywacja powinna tak naprawdę mieć inne źródła. No i także sam element zakończenia współpracy, tak, że na przykład zapraszacie wolontariusze do jakiejś akcji, albo na przykład jest to wolontariat stały, ale wolontariuszom zmienia się sytuacja życiowa i po prostu musi, czy chce zrezygnować, no to wtedy też trzeba wiedzieć, w jaki odpowiedni sposób zakończyć tę współpracę, chociaż zauważcie, że to jest pewne koło, czyli ta współpraca i kontakt z wolontariuszem powinien być zachowywany zawsze, bo wolontariusze to są tak naprawdę ambasadorzy waszej organizacji. Pierwsza zasada, o której należy pamiętać właśnie odnosząc się do tego cyklu współpracy z wolontariuszami, to jest znajomość prawa. Dlatego też zacytowałyśmy ten dział trzeci z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, bo to też oznacza, że jeżeli nawet chcąc nie chcąc złamiecie pewien zapis ustawowy, stajecie się stroną roszczenia w stosunku do wolontariusza. Jak usłyszeliście, również macie konkretne obowiązki i jeżeli one są usankcjonowane w prawie, no to po prostu trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jakie te obowiązki są. Ja w obszarze wolontariatu pracuję już bardzo, bardzo długo i spotykam się naprawdę z różnymi rzeczami i chyba najbardziej taką spektakularną rzeczą, o której słyszałam, to jest na przykład to, że jeden z wolontariuszy napisał do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wtedy tego, który się zajmował wolontariatem i pożytkiem publicznym, teraz by napisał do kancelarii premiera, że nie dostał porozumienia wolontariackiego. Więc wyobraźcie sobie później całą procedurę, która była wszczęta w danej organizacji, no bo jeżeli coś wpływa do ministerstwa, no to oczywistym jest, że dana sprawa jest procedowana, a to się oczywiście dobrze skończyło dla organizacji.
bo okazało się, że wolontariusz przy podpisywaniu porozumienia powiedział, że nie, nie, on nie potrzebuje tego porozumienia dla siebie, ale w międzyczasie pojawił się między nim a organizacją jakiś personalny konflikt, no i nagle szukał po prostu, jak to się kolokwialnie mówi, dziury w całym. Dlatego to takie doświadczenia uczą nas, że trzeba znać i respektować zasady prawne korzystania ze wsparcia wolontariuszy. Zauważcie też, że się pojawia tutaj co jakiś czas słowo korzystając, tak samo w tej pierwszej części, w naszej nomenklaturze Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, korzystający to jest organizacja bądź instytucja, która korzysta z pomocy wolontariusza, to także powinna powiedzieć. Więc jako praca domowa, dział trzeci ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, bądź też pytania tutaj na czacie, na które odpowiemy w ostatniej części naszego spotkania. Kolejna kwestia to przygotowanie organizacji i analiza tego, czego my w ogóle potrzebujemy od wolontariusza i tak naprawdę w jakich obszarach chcemy, żeby ten wolontariusz działał. Bardzo często jest tak, że ta myśl o potrzebie wolontariusza, ona się pojawia w nas w sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo zarobieni i zapracowani. I z tym się też dość często z Dagny spotykamy, kiedy rozmawiamy z organizacjami i instytucjami, ale tak naprawdę, jeżeli chcecie przyjąć wolontariusza, to powinni, czy wolontariuszkę, bo jednak większość wśród wolontariuszy to są kobiety, to powinniście dobrze wiedzieć, jakie są wasze potrzeby jako organizacji. Czyli samo to wrażenie, że potrzebujecie pomocy, no nie wystarczy, bo wy zapraszacie ludzi do współpracy. Dlatego jeżeli chcecie podtrzymać ich motywację, jeżeli chcecie również zdobyć ich zaufanie, no to musicie też przygotować się do tego właśnie procesu ich przyjęcia i zrobić to w sposób świadomy. Dlatego też chociażby planując tą współpracę z wolontariuszami, bardzo często posługujemy się takim narzędziem, które również w kolejnym etapie bardzo jest przydatne przy konstruowaniu samej oferty wolontariatu, czyli korzystamy z tak zwanego indywidualnego programu dla wolontariusza. Czyli wyobrażamy sobie pojedynczego wolontariusza, konkretną osobę, jedną osobę, bo to też jest ważne, że nie ma nic gorszego niż nuda podczas wolontariatu, czyli że wam się wydaje, że potrzebujecie pięciu wolontariuszy, zrekrutujecie pięciu wolontariuszy, a później się okazuje, że czterech z nich nie ma co robić. Dlatego mówię, nuda jest wrogiem wolontariatu. Tacy znudzeni wolontariusze najszybciej odchodzą. Dlatego to narzędzie przewiduje planowanie pracy dla pojedynczej osoby. Po pierwsze, trzeba się zastanowić, jaką konkretną potrzebę w naszej organizacji bądź instytucji może zrealizować ten wolontariusz. Czyli do czego my go potrzebujemy? Czy my go potrzebujemy na przykład do wsparcia działu administracyjnego? Czy my potrzebujemy tego wolontariusza do działań związanych z promocją jakichś naszych działań? Czy potrzebujemy go dlatego, że organizujemy duże wydarzenie? I do obsługi tego wydarzenia potrzebujemy wsparcia, no bo nasz zespół jest zbyt mały, żeby na przykład, załóżmy, organizując biegi, obstawić wszystkie punkty kontrolne. Kolejna bardzo istotna rzecz. Opis stanowiska i zakres obowiązków. W ogłoszeniu wolontariackim nie wystarczy napisać, przyjdź do nas, będzie fajnie. Jeżeli wolontariusz czy ktoś chce zaangażować się i poświęcić swój czas, należy również go poinformować, jaki będzie jego czy jej zakres działań. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby wypisywać nagle na trzech stronach, jakie macie oczekiwania, ale ważne jest to, żebyście wy przede wszystkim mieli świadomość tego, do jakich rzeczy potrzebujecie i zapraszacie wolontariusza. No to tak jak w miejscu pracy, jak macie szefa czy szefową, no to również, czy macie umowę o pracę, no to również oczekujecie, że tam wasz zakres obowiązków po prostu będzie rozpisany. Tak samo jest w przypadku wolontariuszy. To, co jest także istotne, to jest próba wyobrażenia sobie, kogo my potrzebujemy. Nie chodzi tutaj w żadnym wypadku o jakieś rzeczy związane z dyskryminacją, oczywiście nie, to jakby wolontariat to jest proces zawsze otwarty, ale przez pryzmat obowiązków, które wy artykułujecie, ważne jest to,
żebyście wyobrazili sobie tą osobę, która wykonuje dane czynności. Czy ona powinna posiadać jakieś konkretne wykształcenie? Czy powinna posiadać jakieś konkretne umiejętności? Jakieś cechy, które są ważne przy wykonywaniu danego zadania? Kolejny element, także bardzo często niedoceniany przez organizację, to jest przygotowanie wolontariusza do pracy. Wolontariusz to jest nowa osoba w waszym zespole. I to nie jest tak, że ona przyjdzie i sama będzie wiedziała, co ma zrobić. To my, jak jesteśmy przesiąknięci kulturą organizacyjną naszych organizacji, wiemy, kto się czym zajmuje, jaki jest standard wykonywania pewnych rzeczy, natomiast wolontariusz czy wolontariuszka tego nie wiedzą. I to my, planując współpracę, musimy również zaplanować ten czas na przygotowanie wolontariusza. Trzeba przeanalizować sobie, jakie procesy są obecne w naszej organizacji i zastanowić się właśnie nad tym, jak należy tego wolontariusza przygotować. Kolejna rzecz to jest przewidywane wsparcie. Czy on przy wykonywaniu tych obowiązków będzie potrzebował jakiejś asysty, czy jej w sposób stały, czy incydentalnie, czy będzie potrzebował również, czy potrzebowała do tego jakichś narzędzi. Czyli jeżeli na przykład zapraszamy wolontariusza czy wolontariuszkę do naszego biura i chcielibyśmy, żeby wyszukiwał czy wyszukiwała informacje, bądź żeby ktoś redagował jakieś chociażby wpisy na stronie internetowej czy na Facebooku, no to trzeba się zastanowić, gdzie tą osobę posadzimy, czy damy jej komputer, czy będziemy na przykład oczekiwać, że przyniesie swój własny sprzęt. I to są właśnie te rzeczy, które należy przemyśleć, zanim zaprosicie kogokolwiek do współpracy. Bo później to po prostu generuje takie niepotrzebne, dziwne sytuacje. Kolejny etap przygotowań to jest zastanowienie się nad tym, jakie pobudki mogą kierować wolontariuszem. Wcześniej mówiliśmy o tym, jakie jest nasze wyobrażenie tego wolontariusza, tworzymy tak zwaną w marketingu byśmy powiedzieli personę, a tutaj chodzi w tym punkcie szóstym, chodzi o to, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób mamy kształtować ten komunikat, to ogłoszenie później, o którym zaraz będzie mówiła Dagny, żeby zachęcić akurat te osoby, na których nam zależy. No bo każdy z nas ma inne wartości, każdy lubi inne rzeczy, każdy chce się afiliować z różnymi rzeczami, więc tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby przeanalizować właśnie teraz z kolei potrzeby naszego potencjalnego wolontariusza. Oczywiście trzeba się zastanowić nad systemem nagradzania. Tak jak już wspomniałam, no, wolontariat to jest rzecz, gdzie komuś nie płacimy, ale nie zmienia to faktu, że możemy pomyśleć o tym, jakie mamy narzędzia motywowania, zarówno te miękkie, typu integracja, typu wyznaczenie do współpracy osoby, która jest bardzo relacyjna, albo na przykład coś, co wolontariusze uwielbiają, czyli na przykład gadżety organizacji, koszulki organizacji, to naprawdę jest dla nich ważne, więc jak takie rzeczy macie, to my sobie będąc w organizacjach z tego nie zdajemy sprawy, ale to dla wolontariuszy jest ważne, bo to jakby wzmacnia ich tożsamość z organizacją, więc trzeba się zastanowić, w jaki sposób w ogóle będziemy z tym wolontariuszem pracować. I pamiętajcie też o tym, bo ja będę ciągle mówić o tym, że wolontariat, zarządzanie wolontariuszami to jest zarządzanie bardzo, bardzo miękkie, bardzo, bardzo relacyjne i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nawet jeżeli w wolontariacie chodzi o to, żeby odciążyć was z pewnych obowiązków, to również trzeba wkalkulować sobie pewien czas poświęcony tej osobie, ponieważ wolontariusze od nas oczekują nie tylko wsparcia, ale dobrej atmosfery współpracy. Wolontariusze to są osoby bardzo społeczne, lubiące kontakt z ludźmi, chcące pomagać, więc jeżeli wolontariusza wyizolujecie, z nim nie będziecie rozmawiać, no to on po prostu zrobi kilka rzeczy, bo się do czegoś zobowiązuje, no ale pytanie, czy nie odejdzie, jeżeli tej relacji nie będziemy pielęgnować, bo to jest takie zarządzanie także bardzo relacyjne. Oczywiście jest tak, że są różne formy wolontariatu, jest e-wolontariat, który nie wymaga bezpośredniego kontaktu, nie każdy jest też taką osobą super towarzyską, ale waszym zadaniem jako tych, którzy zapraszają wolontariuszy do współpracy, jest również analiza tego, kogo zapraszacie do współpracy, jakie ta osoba ma cechy, jakie ma potrzeby i w jaki sposób można ją motywować, no bo z ludźmi to jest tak, że każdy z nas jest inny,
I to też to jest tak jak z kwiatem, jeżeli go nie podlewamy, no to ten kwiat wysycha, więc to jest taka sama analogia, jeżeli chodzi o wolontariat. No i kolejny etap przygotowań, no to jest to, gdzie będziemy szukać właśnie naszych wolontariuszy, o tym zaraz także opowiemy. Do zasad wcześniejszych, jeśli dobrze je wysłuchaliście, będzie Wam o wiele łatwiej z wykorzystaniem właśnie narzędzia IPW, o którym mówiła Justyna, opracować ofertę dla wolontariuszy. Czyli jak będziecie mieli ten opis stanowiska, jakie zadania ma wykonywać i tak dalej, będzie Wam o wiele łatwiej przygotować taką ofertę. I też musicie sobie przemyśleć, jakimi kanałami będziecie chcieli tą ofertę promować i upowszechniać, i też będziemy dzisiaj o tym mówić, też będziemy Wam pokazywać propozycje miejsc, gdzie byście mogli swoją ofertę upowszechniać. To, co jest właśnie istotne w tym ogłoszeniu rekrutacyjnym, on ma jakiś pewien schemat. Są pewne takie punkty, które trzeba wypełnić, opisać, natomiast to, co jest najważniejsze, co musicie zapamiętać z tego schematu przede wszystkim, to to, żeby ta oferta zachęcała do wolontariatu, a nie zniechęcała, czyli nie była taka obciążająca, bo mamy przykłady dziesiątek, setek ofert i widzimy, jak to funkcjonuje, jak się wolontariusze na nie zgłaszają. Czasami wystarczy nawet zmiana jednego słowa i nagle zaczynają się zgłaszać wolontariusze na ofertę, na którą się na przykład nie chcieli zgłaszać. Przede wszystkim piszemy parę zdań o organizacji, o naszej fundacji, stowarzyszeniu, ewentualnie o projekcie, do którego szukamy wolontariuszy, tak żeby on wiedział, gdzie się zgłasza. To, co już wspomniała też oczywiście wcześniej Justyna o tych opisie zadań, jak najbardziej nazwa, opis stanowiska, do którego będzie potrzebny wolontariusz. Opis potrzebnych kwalifikacji, i tu jest to, o czym ja już mówiłam, żeby właśnie nie wypisywać bardzo obciążających rzeczy, chyba że wynikają one na przykład z odrębnych przepisów. Jeśli szukają osoby wolontariuszy do poradni psychologiczno-pedagogicznej albo do placówki opiekuńczo-wychowawczej, tam według odrębnych ustaw faktycznie są pewne wymagania i kwalifikacje właśnie od wolontariuszy wymagane, wówczas należy je podać. Natomiast generalnie jest tak, że organizacje raczej wpisują takim warunkiem, który mógłby się pojawić, to jest pełnoletność, jeśli ktoś by chciał pełnoletniego wolontariusza, natomiast reszta jest bardziej taka miękka, tak? Czyli chęć zaangażowania się, chęć współpracy z ludźmi, takie bardziej miękkie kwalifikacje. Jeśli chodzi o to, co daje organizacja wolontariuszowi, to jest tak naprawdę najważniejszy punkt, jeszcze dzisiaj o nim wspomnimy, czyli jakie korzyści będzie miał wolontariusz. I my, jak pracujemy z organizacjami, zwracamy uwagę właśnie na całe oczywiście ogłoszenie i staramy się je zawsze jakoś ulepszyć, podrasować, żeby jak najwięcej wolontariuszy się zgłosiło. Natomiast bardzo często organizacje zapominają właśnie o tym punkcie, jak ważne są te korzyści, które będzie miał wolontariusz. I tutaj tak naprawdę możecie sobie powiedzieć, ojej, no to co my możemy dać, przecież to jest darmowa współpraca, tak? Ale właśnie to, że jest to bezpłatna współpraca, z jednej strony sprawia, że jest duża rotacja wśród wolontariuszy i też jest kwestia motywacji, tak? Czyli my musimy się starać jakoś go motywować. Te korzyści mogą być różne, na przykład oczywiście przede wszystkim, że otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie, że otrzyma porozumienie wolontariackie, że na przykład będzie przeszkolony. Bardzo ważne w takiej ofercie jest to, że on będzie miał wsparcie, czyli warto wspomnieć o tym, że na każdym etapie współpracy będzie miał takie wsparcie. To jest ważne dla wolontariuszy, bo jeśli oni zobaczą ogrom jakichś zadań do wykonania i nie będzie żadnej informacji, że ktoś ich przeszkoli albo będzie wspierał na każdym etapie, no to mogą jednak się zniechęcić i nie startować do takiej oferty. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyście to wzięli pod uwagę. Można bardzo dużo różnych rzeczy wypisać. Niektórzy mają jakieś gadżety, koszulki wolontariackie, o których wspomniała też Justyna, więc tak naprawdę ileś tych punktów wyjdzie i chodzi o to, żeby to nie była właśnie tylko jeden punkcik, że tam, nie wiem, porozumienie wolontariackie, ale właśnie te różne rzeczy, które jesteście w stanie też tak pozafinansowo im zapewnić, tak? Dobra atmosfera, poznanie nowych ludzi, poznanie ciekawych ludzi, udział w fajnym wydarzeniu. To wszystko można właśnie wpisać tutaj
tym punkcie czwartym, czyli to, co oferujemy, jakie korzyści ma wolontariusz. I to jest właśnie to miejsce newralgiczne, gdzie wspomniałam, że czasami zmiana jednego słowa może właśnie przyczynić się do tego, że nagle będziemy mieli dużo wolontariuszy. To jest właśnie też w tym miejscu, w tym dziale z korzyściami, ze wsparciem dla wolontariuszy. Ostatnia taka rzecz, która jest ważna, no to oczywiście jak on ma aplikować i to w zależności, gdzie będzie ta oferta zamieszczona, takie pewnie będą wypisane zasady. Tutaj jest oczywiście podany CV i list intencyjny, bo to są czasami różne oferty są szerokie i tak jak wspomniałam, według różnych ustaw mogą też one funkcjonować. Natomiast my byśmy odradzali wymogi CV lub listu intencyjnego od wolontariuszy, ponieważ po pierwsze jest to bezpłatna, darmowa działalność, świadczenie i jak najmniejszy próg wejścia jest wskazany, zresztą my też jak pokażemy, powiemy o naszej stronie, to tam faktycznie wystarczy się tylko zgłosić na ofertę i już jakby jest ta komunikacja koordynatora i wolontariusza. Czyli lepiej nie wymagać takiego progu, o którym właśnie mówiłam wcześniej, czyli zachęcamy, a nie obciążamy przygotowanie, wysłanie CV, to już są pewne takie działania, które mogą sprawić, że zamiast, nie wiem, 20 osób zgłoszą się dwie. Oczywiście wpiszemy, do kiedy mamy taką ofertę, bo jeśli to jest jakaś akcja konkretna w danym dniu, miesiącu, to wówczas wpisujemy, jakie to są daty. Oczywiście mogą być też stałe oferty, wówczas jest to ciągła oferta. No i do kogo to apelujemy, tak? Czyli nie wiem, do pełnoletnich bądź do wszystkich osób, które się zgłoszą. I to, co też jest ważne, żebyście zapamiętali, to to, że bardzo dużo wolontariuszy zgłasza się na różne oferty, tak? Czyli powiedzmy, zgłosi się na 3 oferty, w tym jest na przykład wasza oferta. Wówczas organizacja, która się najszybciej odezwie, oczywiście może przechwycić tego wolontariusza. To jedna rzecz, a druga, że może być tak, żebyście się przygotowali na to, że jak się zgłosi 10 wolontariuszy, to w efekcie przyjdzie 2. Tak wygląda jakby ten sektor, że bardzo jest duży ruch wśród wolontariuszy, natomiast oni właśnie wybierają wśród różnych ofert, jest to dobrowolne, więc tak naprawdę w danym momencie chcą się zgłosić na ofertę, potem już może nie chcą przyjść na tą akcję, dlatego musicie zawsze założyć rekrutację większej liczby osób. I my też zachęcamy właśnie w tych ofertach, w ogłoszeniach, żeby wpisać jednak większą liczbę osób, bo tak jak mówiłam, po prostu część z tych osób tylko przyjdzie i w efekcie nawiążecie współpracę. To też będzie wynikać zapewne w rozmowach z tymi wolontariuszami, że sami zdecydujecie, że te osoby bardziej będą pasować do waszego profilu organizacji, inne mniej. Zresztą wolontariusze też starają się poznawać różne oferty, różne organizacje i szukać jakby tej swojej pasji, swojego obszaru, więc też nie zrażajcie się tym, że jakiś wolontariusz będzie krótko, czy miesiąc, czy dwa i potem gdzieś odejdzie dalej. Tak wygląda wolontariat, że jest ta duża rotacja i tu musimy po prostu bardziej się skupić na przykład na kwestii motywowania, czyli jeśli naprawdę jest jakiś super wolontariusz, którego byśmy chcieli jak najdłużej, żeby u was współpracował, wtedy faktycznie warto się skupić na tej motywacji. No i tak jak wspomniałam, my mamy odrębne szkolenia właśnie takie dłuższe niż to spotkanie dzisiejsze, gdzie mówimy o tych sprawach właśnie, jak motywować, jak się komunikować i żeby jak najdłużej z nami był ten wolontariusz. Dokładnie, te rzeczy, o których dawno mówiłam, one są bardzo istotne. Kolejna rzecz to jest tak, jak już podczas omawiania tego cyklu wam wspominałam i podczas IPD, no to jak już mamy to przemyślane, jakie mamy potrzeby, jak wygląda ta nasza oferta, jakie korzyści z tego odnosi wolontariusz, no bo to nie jest nic innego jak po prostu każda rekrutacja, tyle że trudniejsza, no bo ludziom nie płacimy, więc trzeba bazować na motywacji, zachęcaniu, a język korzyści jest naturalnym językiem dla człowieka, bardziej naturalnym niż altruizm. Więc o tym też trzeba pamiętać, no to jest to również przygotowanie zasobów, którymi będzie dysponował również wolontariusz. To nie jest tylko kwestia tego na przykład danego pomieszczenia, czy tego komputera, o którym wspominałam, ale to jest również kwestia na przykład zapewnienia pewnego zaplecza socjalnego. To jest też istotne na przykład przy organizacji różnego rodzaju imprez masowych, bo bardzo często potrzebujemy wolontariuszy, dużych ilości, teraz sezon letni, chociaż COVID, no to wiadomo, wszystko zmienia, ale na przykład organizujemy jakieś tam biegi, festyn, piknik,
no to tutaj chodzi też o to, żebyście się na przykład zastanowili, gdzie ten wolontariusz ma zostawić swoje rzeczy. Tak? To jest jakby też taka kwestia, o której no, trzeba po prostu pomyśleć. No, kiedy jesteśmy w biurze, no to wtedy jakby jest łatwiej, ale też trzeba o tym pomyśleć, gdzie wolontariusz będzie siedział, na czym będzie pracował i tak samo, czy damy mu kawę, herbatę, czy ma przynieść ją ze sobą w termosie, tak? No to są po prostu takie rzeczy czysto ludzkie, tak jak się angażujemy w działania i tak jak sami również działacie w organizacji, no to także to są rzeczy, które wam się wydają oczywiste, ale to jest nowa osoba, więc trzeba na nowo jakby odtworzyć w głowie te wszystkie procesy. Też rzecz, którą my bardzo rekomendujemy, to jest wyznaczenie w organizacji osoby, która jest do kontaktu z wolontariuszem. Chodzi o to, żeby wolontariusz wiedział, do kogo on ma się zwrócić w przypadku jakichkolwiek pytań. Bardzo często jest tak, że w organizacjach do różnych działań, za różne działania, za różne projekty odpowiadają różne osoby. I nie jest możliwe, żeby to było zawsze Janek czy Małgosia, tą osobą, która koordynuje pracę wszystkich wolontariuszy. No to jest ten stan idealny i tego wszystkim życzę. Ale nawet jeżeli macie różne osoby zaangażowane w ten proces rekrutacji wolontariuszy, angażowania później do konkretnych działów w organizacji, to jest bardzo ważne, żeby wolontariusz wiedział, kto jest jego, w cudzysłowie, opiekunem, koordynatorem, menedżerem, jak to nazwiemy, tak to nazwiemy, liderem, liderką. Żeby po prostu wiedział, z kim on ma porozmawiać, podzielić się wątpliwościami, a z drugiej strony to jest ta osoba w waszej organizacji, która ma obowiązek zagadywać tego wolontariusza pod kątem budowania tej relacji. Z drugiej strony to jest ta osoba, która po pierwsze planuje pracę, monitoruje pracę i odbiera pracę, tak jak w każdym innym procesie wykonywania zadań, bo wolontariat nie jest niczym innym niż standardowy proces delegowania zadania, więc trzeba je monitorować i później odebrać, ale na samym początku bardzo dobrze wyjaśnić, jakie mamy oczekiwania względem tej pracy. Stąd też ten opis stanowiska pracy jest ważny. Po ofercie. Już wcześniej sobie przygotowaliśmy tą ofertę, jest ona idealnie przygotowana i zastanawiamy się nad promocją i informowaniem o tej ofercie. Przede wszystkim musimy bardzo dobrze poinformować wolontariusza, jakie właśnie formy zapewniamy mu tej współpracy, jakie warunki. I tu jest to, o czym wspomniałam też, żeby było uwzględnione, czyli te warunki, czyli korzyści też dla wolontariusza, tak? Czyli ten punkt czwarty z tego ogłoszenia rekrutacyjnego. Co dajemy, jak wspieramy tego wolontariusza, tak żeby go zachęcić. Generalnie no, to tak jak z reklamą jest i musimy wszystko zrobić, żeby jak najwięcej wolontariuszy zachęcić do naszej oferty i naprawdę są organizacje, które to robią właśnie z bardzo dobrym efektem. My oczywiście też staramy się jak najlepiej taką ofertę też przygotować, jak dostajemy od organizacji, też staramy się ją właśnie ładnie ubrać w słowa, dodać fajne zdjęcie, żeby jak największy był odzew, a na naszej stronie jest duży odzew, będę też jeszcze dzisiaj o tym mówić. I ta zasada siódma, czyli właśnie dbamy o tą promocję i generalnie jest tak, że bardzo są różne kanały, które możemy wykorzystać, jeśli chodzi o poszukiwanie wolontariuszy i zaraz Wam tutaj pokażę właśnie taką możliwość, czyli oczywiście marketing szeptany na pierwszym miejscu, najwięcej organizacji wskazało właśnie dokładnie tą formę poszukiwania wolontariuszy, czyli poprzez znajomych, rodzinę, czy nawet dotychczasowych członków organizacji albo wolontariuszy. Na drugim miejscu jest ogłoszenie w internecie i tu też Wam pokażę, z jakiej strony możecie korzystać, jeśli chodzi o oferty wolontariatu. Współpraca z uczelniami, szkołami. Ja w ten sposób właśnie byłam wolontariuszką w organizacji studenckiej też. Organizowanie spotkań informacyjnych. Wiele organizacji robi specjalne spotkania takie mające na celu rekrutację wolontariuszy właśnie do danej organizacji. Tradycyjnie rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek i ja właśnie na uczelni widziałam taki plakat organizacji studenckiej i na studiach właśnie tam trafiłam dzięki temu. No i organizacja nie podejmowała żadnych działań, 15% w ogóle nie podejmowało i liczyło, że do nich jakoś trafią wolontariusze.
A teraz Wam właśnie pokażę, jeszcze jak... tylko, że Ci się wytnę pewnie szybciutko przy okazji tego slajdu, jak się tylko wyciszyła mikrofon, bo jest po jak mówimy jednocześnie. Zwróćcie uwagę na ten pierwszy, na to pierwsze wskazanie. Informacja przez znajomych, rodzinę dotyczących członków wolontariuszy. Tak jak wspomniałam na początku, według nawet pewnych badań amerykańskich naukowców, którzy są uznawani za największy autorytet, Polska na 128 krajów jest na 104 miejscu, jeżeli chodzi o chęć i poziom zaangażowania się ludzi w wolontariat. Bo tak jak mówiłam, my systemowo nie mamy takich nawyków, nie jesteśmy tego uczeni, jesteśmy uczeni indywidualizmu, mamy bardzo niski wskaźnik zaufania jako społeczeństwo do siebie nawzajem. Dlatego też, szukając wolontariuszy, nie bójcie się pytać wszystkich wśród znajomych, bo wśród innych z kolei badań, polskich tym razem, jest również bardzo wysokie wskazanie na poziomie przynajmniej 30%, że 30% społeczeństwa mówi, że ono się nie angażuje w wolontariat, bo nikt ich o to nie zapytał, po prostu, a z racji tej, że oni nie są uczeni tej aktywności i ich o to nikt nie pyta, no to oni się nie angażują. To tylko tyle chciałam dodać, oddaję Ci głos. Tak jak wspomniałam, chciałam Wam pokazać stronę, gdzie możecie wrzucić ofertę wolontariatu. To jest ogólnopolska strona, czyli jak sobie wpiszecie www.korpussolidarności.gov.pl bez polskich znaków, to wówczas będziecie mogli dodać ofertę i są to oferty organizacji z całej Polski i wolontariusze też tam z całej Polski się rejestrują. Czyli tak naprawdę... Pierwszym krokiem jest rejestracja, zarejestruj się, a dopiero potem zaloguj. I oczywiście wolontariusze mają swój dział, a Wy jako osoby z organizacji, tutaj jak jest główna strona, jest taki baton dołącz do nas, to właśnie jak się go kliknie, to te dwie możliwości się pojawiają, czyli dla wolontariuszy i organizacji. Pierwszy krok to jest zarejestruj się. I wówczas wpisujecie swoje dane, tworzycie konto organizacji, możecie dodawać tam oferty wolontariatu kolejne. To jest o tyle fajna strona, że ona nie tylko jest takim systemem kojarzeniowym, tutaj u góry macie słowo SOW, czyli system obsługi wolontariatu, natomiast ona też pozwala zarządzać wolontariatem, tam można generować umowy wolontariackie, wolontariusze mogą wpisywać swoje godziny pracy, Wy jako koordynatorzy możecie je zatwierdzać, wówczas można też korzystać z różnych dodatkowych rzeczy, właśnie będąc w tym systemie. To, co jest istotne dla organizacji, I nie tylko ta jedna rzecz, ale to, że mając ofertę na tej stronie, można dostać dodatkowe punkty w projektach FIO, więc właśnie to jest istotne dla organizacji i tam tworzą swoje oferty, żeby mieć te punkty. Natomiast oczywiście ta cała współpraca z wolontariuszami to jest najważniejszy benefit z tego, ale także można startować w konkursach Miejsce Przyjazne Wolontariuszom, można startować w konkursie ogólnopolskim na koordynatora roku, na wolontariusza roku, też brać udział w jakichś takich ogólnopolskich wydarzeniach typu fora wolontariatu, szkolne fora wolontariatu. Jest tego bardzo dużo, w przyszłości mają być dodatkowe benefity za ilość wypracowanych godzin w systemie, to bardziej dla wolontariuszy, dlatego warto śledzić tą stronę, warto się zapisywać i tworzyć konta. Jakby to jest ta strona ogólnopolska, którą polecamy, bo jest to takie szersze oddziaływanie, jeśli chodzi o promocję Waszych ofert. Natomiast jeśli chodzi o Wielkopolskę i Poznań, jeśli jesteście tutaj właśnie z Poznania, to jak najbardziej zachęcamy też do naszej strony internetowej. Na końcu, w ostatnim slajdzie oczywiście podamy naszą stronę, ja mogę już teraz podać, że jest to www.wolontariat.wrk.org.pl. Jest to dobrze pozycjonowana strona i naprawdę mamy bardzo dużo ofert, nie tylko z Poznania, ale z całej Polski do nas przysyłają organizacje, bo mamy duży ruch na stronie, jest dużo wolontariuszy, właśnie studentów, licealistów, którzy poszukują i w ciągu roku i czasem podczas wakacji właśnie tego wolontariatu, nawet mimo pandemii ludzie nie chcieli siedzieć w domach, chcieli się aktywizować, szukali tych ofert. I też właśnie te nasze doświadczenia wynikają właśnie też z tej strony, z tych ofert, które są na stronie i widzimy ten duży ruch, który się dzieje, bardzo dużo wolontariuszy się zgłasza na niektóre oferty, nawet po kilkadziesiąt osób lub więcej, więc zachęcamy po prostu też do korzystania i z tej strony. Kolejny etap, już mamy to ogłoszenie, uruchamiamy nabór
czyli już to ogłoszenie pracuje w sieci. Jak zauważyliście, im więcej użyjecie kanałów, tym zwiększacie bardziej swoje szanse na pozyskanie wolontariuszy. Pamiętajcie również o tym, o czym mówiła Dagny. Rotacja jest wpisana w naturę wolontariatu. To nie jest tak, że my się możemy obrażać na ludzi za to, że oni się zgłosili i nie przyjdą. Wiecie, to jest jakby ich wybór. Bardzo często jest tak, że ktoś czuje taki impuls, chęć pomocy, ale wystarczy, że jest brzydka pogoda albo ma jakąś sytuację życiową, no i po prostu wtedy te wybory są też inne. Więc ja zawsze proponuję przyjęcie buddyjskiej zasady wdzięczności i z tą wdzięcznością trzeba podchodzić do tego, że ludzie chcą angażować swój czas i zrozumieć, że po prostu, tak jak Dagny mówiła, trzeba tych ludzi zrekrutować więcej, żeby została ich określona liczba. Z naszych statystyk wynika, że na 10 zgłoszonych 3 wolontariuszy zostaje. I trzeba to po prostu zrozumieć. Taka jest natura tego zjawiska. Natomiast jak już się ktoś do nas zgłosi, no to trzeba z szacunkiem podejść do tego, że się ktoś zgłosił, bo niestety wolontariusze dość często sygnalizują nam, że się zgłosili, a nikt się do nich nie odezwał. A później organizacje mówią, że nikt się nie zgłasza. No i mieliśmy mówić właśnie o tych błędach. To jest jeden z takich błędów. Tutaj mamy Sandrę, uczennicę. Pamiętajcie, wolontariat polski jest wolontariatem głównie ludzi młodych, chociaż te statystyki rosną. I Sandra w badaniach, które realizowała Fundacja Stocznia, chciałam pomóc w organizacji zajmującej się zwierzakami. Szukałam informacji w internecie, na stronach www. różnych organizacji. Nie znalazłam żadnej informacji o wolontariacie. Wybrałam się do nich osobiście. Patrzcie, jaką miała silną motywację, żeby działać w tym obszarze. Żeby dowiedzieć się, czy mogę być u nich wolontariuszką. Zapisali mi mail i nigdy się do mnie nie wyzwali. Jak się możecie domyślić, motywacja Sandry do angażowania się w wolontariat bardzo spadła, więc to jest tak, że po pierwsze wolontariusze są naszymi ambasadorami, ale my również ze swoimi zachowaniami, ze swoją tak zwaną kulturą organizacyjną, również w stosunku do wolontariuszy, także możemy być ambasadorami wolontariatu, bądź też wręcz przeciwnie. Z kolei Darek opowiedział również nam swoją historię. Wysłałem swoje zgłoszenie za pośrednictwem jakiegoś portalu do organizacji, którą znalazłem w internecie i w której chciałam pracować. Odpowiedź od nich dostałem po 3 miesiącach. Znalazłem sobie inną organizację. Dlatego jeżeli używacie chociażby naszego portalu, no to zauważcie, że u nas jest to tak skonstruowane, że od razu po zgłoszeniu wolontariusza dostaje organizacja czy instytucja automatyczną informację z prośbą o to, żeby maksymalnie w ciągu kilku dni skontaktować się z tym wolontariuszem, bo po prostu wolontariusz czeka na ten kontakt. Jeżeli się nie doczeka, no to później albo spada jego motywacja, albo po prostu kształtuje sobie określoną wizję naszej też organizacji. Trzeba być tego świadomym. Kolejny bardzo istotny etap, o którym też już wspominałam, mówiąc tak szybciutko o całym tym cyklu, to jest sam etap wprowadzenia konkretnego wolontariusza do naszej organizacji, czyli był nabór, określone osoby się zgłosiły, porozmawialiśmy z nim czy z nią, ustaliliśmy oczekiwania, umówiliśmy się na spotkanie, już zapraszając do konkretnych czynności. No i tutaj trzeba właśnie pamiętać o tym, że jak zapraszamy kogoś do współpracy, no to dlatego musimy mieć przemyślane to, gdzie ta osoba będzie pracowała, z kim będzie pracowała, jakie będzie miała narzędzia do pracy. I tutaj znowu jakby nawiązując do doświadczeń wolontariuszy, Paweł mówi, po miesiącu mojej pracy w organizacji jeden z pracowników etatowych, mijając mnie na korytarzu, zapytał, kim jestem i co tu robię. Jak domyślacie się, Paweł czuł się trochę niekomfortowo, ponieważ miesiąc już pracował w tej organizacji i bez wynagrodzenia, czyli bazując na takiej czystej energii, motywacji, dobrowolności, angażował się w działania również tej organizacji. Dlatego nawet jak macie wyznaczonego koordynatora czy koordynatorkę, opiekuna, opiekunkę, lidera wolontariuszy, bardzo ważne jest to, żeby przyjmując wolontariusza, zrobić z nim chociażby taką rundę zapoznawczą. Kiedy do nas przychodzą wolontariusze, robimy tak, że osoba, która odpowiada za tego wolontariusza, idzie do każdej kolejnej osoby, do każdego kolejnego biura i przedstawia tę osobę. Po to, żeby wolontariusz czuł się lepiej,
i z drugiej strony po to, żeby zespół wiedział, że mamy takiego wolontariusza i te osoby się między sobą wymieniają informacjami, za co odpowiadają. I to jest właśnie taki element, który Wam bardzo polecamy, no jak również w ogóle oprowadzanie wolontariusza po biurze i tłumaczenie chociażby, gdzie znajdzie kawę bądź herbatę, no bo często tak jest, że to są osoby nowe, które też trochę wstydzą się o pewne rzeczy zapytać, bo nie wiedzą, czy na przykład mogą, stąd też ten element wprowadzenia nawet na tym poziomie takiego, tego, gdzie sobie zrobić kawę, herbatę, no to nawet to jest ważne, bo powiedzenie, że możesz się czymś częstować, tak, to my często będąc działaczami w organizacji tego już nie doceniamy, bo to jest dla nas po prostu oczywiste. O tym systemie motywacji robimy osobne szkolenia, tak bym wspomniała o tym, że mamy też takie ośmiogodzinne nawet cykle, gdzie bardzo dokładnie analizujemy, jakie są typy osobowości, co poszczególne osoby motywuje, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inny charakter, każdy zwraca na coś innego uwagę, ale myślę, że taką uniwersalną zasadą tutaj w przypadku motywowania wolontariuszy jest to, żebyśmy byli bacznymi obserwatorami osób, z którymi współpracujemy. Ja nigdy nie zapomnę historii naszej jednej z naszych wolontariuszek, która gdzieś kiedyś nam wspomniała, bo my dużo pracujemy też w biurze, więc jakby też zawsze w projektach mamy jakieś możliwość zakupu jakichś tam rzeczy, materiałów biurowych. I ona kiedyś powiedziała nam o tym, że chyba studentka, że ona zawsze chciała mieć taki, wiecie, magiczny, zmazywalny długopis. No i kiedyś przy okazji zakupów biurowych zapamiętaliśmy to, kupiliśmy jej taki długopis i jej po prostu daliśmy. I ona naprawdę, wierzcie, jej radość była naprawdę nie do opisania. I też taka, powiedziałabym, wdzięczność za to, że my w ogóle wyłapaliśmy to, że ona kiedyś w ogóle o tym powiedziała, bo to są właśnie takie niuanse, takie małe radości, które właśnie świadczą też o tym zarządzaniu czyjąś motywacją, no bo znowu my nie płacimy ludziom, więc albo obserwujemy i dopasowujemy się trochę do ich charakteru, no i też na pewno zarządzanie relacjami to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz to jest dbanie o proces uczenia się wolontariuszy w naszej organizacji. Tak bym wspominała o tych korzyściach i my jako ludzie z fundacji, stowarzyszeń jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest masa różnych szkoleń darmowych, głównie korzystamy z tych darmowych, gdzieś tam na NGOP, czy na innych tam portalach, czy różne centra wsparcia organizują szkolenia. Dla nas to się wydaje takie oczywiste, my czasami na to czas mamy, czasami nie. A wolontariusze to są osoby, które nie są tak bardzo wciągnięte w tą naszą branżę. I też wierzcie mi, że zaproponowanie wolontariuszowi udziału w jakimś szkoleniu naprawdę wzmacnia jego po pierwsze motywację, po drugie również sprawia, że wy macie większy wpływ również po prostu na jego rozwój, bo przyjmując wolontariusza do współpracy w swoim zespole również przyjmujecie odpowiedzialność za jego czy za jej rozwój. Kolejny etap to jest zakończenie współpracy. Oczywiście każdy z nas marzy o stałych wolontariuszach takich, którzy z nami zostaną już zawsze do końca. Jeżeli tego typu wolontariat czy tego typu wolontariuszy chcielibyście zachować, to musicie nie tylko opracować system motywacji, ale również system awansu w waszej organizacji. Ja na przykład w WRK zaczynałam od wolontariatu, później byłam pracowniczką, później byłam dyrektorką, teraz jestem prezeską i jestem żywym przykładem tego, jak zarządzano także moją motywacją, również poprzez pewne poziomy awansu. I u was jest tak samo. Przychodzi do was wolontariusz, jesteście stowarzyszeniem i na przykład to, że w pewnym momencie proponujecie komuś zmiany funkcji z wolontariusza na przykład na członka stowarzyszenia również wzmacnia motywację tych ludzi. Nie mówię, żebyście od razu wszystkich wolontariuszy zapraszali do zarządu, no bo to jest jakby cały proces, ale jakby pokazuje wam, że macie również takie narzędzia, o których po prostu często nie myślimy i to zarządzanie w cudzysłowie awansem w organizacji jest również częścią elementu rozwoju i także motywacji. No ale jak już wspomniałyśmy, wolontariat to jest rzecz często ulotna. I dajmy wolontariuszom prawo do zrezygnowania z wolontariatu. Jak wspomniałam, ta komunikacja, ona jest szalenie istotna, bo jest też coś takiego, ja mówię o czymś takim, jak syndrom znikającego wolontariusza. Czyli nie mamy w naszej organizacji nawyku rozmawiania z wolontariuszami, oni zobowiązują się do czegoś, bo generalnie wolontariusze są po prostu bardzo dobrzy ludzie i ale na przykład zmienia się sytuacja wolontariusza czy wolontariuszki.
I wolontariusz nie wie, jak nam ma o tym powiedzieć, że na przykład nie może przyjść, nie przychodzi. Później jest już mu głupio, więc nie odbiera telefonu. Więc ten syndrom znikającego wolontariusza jest powszechnym syndromem, tak jak rotacja. Natomiast to, co jest pewnym remedium na syndrom znikającego wolontariusza, to jest bardzo dobra komunikacja. Jak również bardzo wyraźne komunikowanie wolontariuszowi. Po pierwsze tego, że on ma prawo na przykład nie przyjść, ale jeżeli nie przyjdzie, to bardzo go prosimy o informację. Po drugie również rozmawianie z nim o tym, na jakim etapie życia w danym momencie jest i też pokazywanie mu, że wy się wcale na niego czy na nią nie obrazicie, jak się zdecyduje na przykład na to, żeby zrezygnować z wolontariatu, bo na przykład chce podjąć załóżmy jakieś dodatkowe studia czy dodatkowe kształcenie. Powiem wam również rzecz, którą może was zszokować, ale my także swoich wolontariuszy motywujemy tym, że proponujemy im oferty wolontariatu w innych organizacjach. I paradoksalnie to nie jest kwestia tego, że oni odchodzą, tylko oni widzą, że nam zależy na ich rozwoju. Oczywiście jest tak, że my rozumiemy te procesy, którymi rządzi się wolontariat i liczymy się z tym, że wolontariusz może poczuć się lepiej w tym innym miejscu, ale wychodzimy z założenia, że okej, to jest jakby jego wybór i nam zależy na tym, żeby ten człowiek się rozwijał, żeby on tą chęć pomagania sobie po prostu pielęgnował. Bo dla nas chęć pomocy i dzielenia się czasem, czy u nas, czy u innych organizacji, czy w innych instytucjach, to jest wartość sama w sobie. I dlatego właśnie mówię wam o tym, że my pielęgnujemy tą kulturę wdzięczności za to, że ktoś chce poświęcać swój czas. To sprawia, że trzeba trochę przestawić ten swój sposób myślenia z tego myślenia takimi kategoriami tylko swoich korzyści i wtedy potrzebujecie też takiego wczucia się po prostu w perspektywę wolontariusza. Każdy z was też tak naprawdę zapewne też jest wolontariuszem w dużej mierze, więc wiecie, o czym mówię. Natomiast jakby mówimy o tym zakończeniu, ewaluacji, to jest też ważne, że jeżeli macie na tyle czystą i otwartą komunikację z wolontariuszami, że oni przychodzą i wam mówią, słuchaj Justyna, no jakby chcę zrezygnować, bo coś tam, no to także jakby porozmawiajmy o tym, podsumujmy tą pracę, uzyskajmy informację zwrotną, bo wolontariusze to są osoby, które się bardzo utożsamiają z naszymi organizacjami i również z badań, które my także prowadzimy, wynika, że wolontariusze, mimo że czasami tego nie komunikują, to bardzo dobrze definiują procesy, które dzieją się w naszych organizacjach. A wręcz jak tutaj zaraz usłyszycie, jak Michał, oni oczekują, że zostaną włączeni do właśnie procesu ewaluacji, modyfikacji działań. No i właśnie Michał mówi, po zakończonej intensywnej pracy nad wydarzeniem miało być spotkanie, podsumowanie tego, co robiliśmy. Chyba się nie odbyło, dostałem maila z podziękowaniem. Trochę z chłopakami czuliśmy się rozczarowani, pomagaliśmy dużo i włożyliśmy sporo wysiłku w tą imprezę, a nie było jakiegoś podsumowania. Czyli jakby to jest też ważne, na przykład chociażby przy imprezach masowych też często tak jest, że jest koniec imprezy, my już jakby jesteśmy zadowoleni, że jest już po i koniec, nie? A tymczasem nie, ten proces jakby kończenia współpracy, on jeszcze trwa troszkę dłużej. I kolejny etap kończenia tej współpracy, dlatego ten cykl to jest koło, bo to jest taka nigdy nie kończąca się współpraca, to pamiętajmy o tym, że wolontariusze są naszymi ambasadorami, wysyłajmy im życzenia, zapraszajmy ich na imprezy integracyjne, jeżeli takie organizujemy, po prostu co jakiś czas także się do nich odzywajmy, bo to w nich także wzmacnia poczucie tożsamości z naszą organizacją, nawet jeżeli z nami nie współpracują. I podsumowując tą kwestię błędów, bo o to też prosiliście. Po pierwsze, błędy podstawowe z wprowadzeniem, co robię w tej organizacji, kim jestem, czyli jakby zapominamy o tym, że wszyscy przecież się nie znają, nawet jeżeli wy wszystkich znacie. Nie mamy informacji, z kim wolontariusz ma się kontaktować, brak odpowiedzi, no to tak jak wiecie, nie? To tak samo jak gdybyście wysłali jakieś zapytanie, nie dostaniecie odpowiedzi, no to reakcja jest taka sama. Brak wprowadzenia, kto, gdzie, jak, z kim, dlaczego, na czym. Brak jakiejkolwiek nagrody czy słów uznania, to też jest ważne, jakby, bo
dlatego ciągle mówię, że to zarządzanie motywacją. Nawet jeżeli jesteście osobami zadaniowymi, a w organizacjach jest bardzo dużo zadaniowych liderów, to słowo dziękuję, proszę, ta miękka komunikacja w relacji z wolontariuszem to jest tak zwany must have. Stąd też do współpracy z wolontariuszem proszę oddelegowywać osoby, które są najbardziej relacyjne w waszym zespole, nie najbardziej zadaniowe, bo te osoby są trudniejsze w relacji, co znaczy jak mamy dwie osoby zadaniowe, to one się rozumieją, ale jak mamy osobę relacyjną i mamy osobę zadaniową, no to pamiętajcie, że raczej do wolontariuszy delegują tę osobę relacyjną. No i brak podziękowania, no to jest coś, co nawet w życiu gdzieś tam się po prostu pojawia. My jesteśmy z Dagny z Poznania, więc ci z was, którzy są też z Wielkopolski, no generalnie możecie do nas pisać, dzwonić się, jeżeli chcecie. I teraz przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Tutaj Marek, teraz ty. Dziękuję bardzo, Justyna. Muszę przyznać, że jak na początku tak zaczęłaś o tym, o tych kwestiach prawnych i o tym, żeby o tym pamiętać, to ja już byłem przerażony, ale jak już dotrwałem do końca, no to ten obraz wolontariatu nie jest taki straszny i to nie jest, tak to widzę, że to nie jest takie jedno wielkie zagrożenie dla organizacji, ale duża, duża szansa. Podoba mi się to koło, ten jak gdyby etap i tak jak na końcu jest, że ci wolontariusze są dalej ambasadorami, to ja bym nawet powiedział więcej, że to jest pewnie tak, że każda z osób, myślę, że ty też jesteś takim przykładem, że na różnym etapie życia gdzieś tam wchodzi w ten wolontariat i czasami, nie wiem, może się zdarzyć, że ktoś, kto 30 lat temu był wolontariuszem waszej organizacji, nie wiem, na emeryturze wróci do was, bo dobrze pamiętał, bo ma te same wartości, bo chce po prostu coś robić, więc myślę, że warto to właśnie mieć na względzie, że te nasze ścieżki z wolontariuszami są no, troszeczkę niezbadane i mogą zatoczyć koło. Z takich pytań, które mi się pojawiły, to takie pytanie ode mnie, no właśnie, też w sumie odnosi tego pierwszego etapu i o tym, co mówiłaś, o tym takim miękkim zarządzaniu. Jak prawidłowo sformułować takie oczekiwania od wolontariusza, aby raczej zachęcić i nawiązać taką stałą współpracę? Czy jest to na przykład taka jedna rzecz, która twoim zdaniem jest jak gdyby kluczowa w tym pierwszym komunikacie skierowanym na pozyskanie wolontariusza? To jest też kwestia tego, jakie wy macie oczekiwania. Dagny o tym mówiła, że nie można wolontariusza zasypać tylko i wyłącznie swoimi oczekiwaniami. Ważne jest to, żeby powiedzieć wolontariuszowi, co wydajecie w zamian. I teraz trzeba w tym wszystkim znaleźć pewien balans, bo jeżeli w sposób niezbyt ogólnikowy wyartykułujecie swoje oczekiwania, to może tak być, że dużo się do was zgłosi wolontariuszy, ale to wcale nie jest powiedziane, że wielu z nich zostanie, bo później jak już przyjdzie co do czego, że tak się wyrażę, no to może się okazać, że ich wyobrażenie o tej pracy było zupełnie inne. Dlatego paradoksalnie ja osobiście jednak polecam dość, może nie tyle precyzyjne, że na 5 stron, ale takie szczere mówienie o tym, co ludzie będą robili. Nie zapomnę oferty poznańskiego ZOO, które mówiło również o tym, że do zadań wolontariuszy będzie sprzątanie klatek. Ja to tak ładnie ujęłam teraz. Ale oni byli w tym brutalnie szczerzy, bo po prostu mieli takie doświadczenia, że ludzie myśleli, że jak przyjdą do ZOO na wolontariat, to ich zadaniem będzie drapanie na przykład słonia po karku. Otóż nie, to jest też, wiecie, ta ciemna strona pracy. Dlatego trzeba być szczerym. I może tak jest, że jeżeli będziemy bardziej precyzyjni co do swoich oczekiwań, to nie jest tak, że będziemy mieli zasyp ofert, ale trafią do nas te osoby, które będą tę decyzję podejmowały świadomie. Więc naprawdę zachęcam was przede wszystkim do tego, żebyście wykonali tą pracę, której najczęściej nie wykonują organizacje, czyli przemyślenie sobie, kogo wy potrzebujecie, do jakiej pracy, jakie cechy ta osoba powinna mieć, żeby dobrze sprawdzić się w tych właśnie konkretnych zadaniach. I to, z czym niestety mamy bardzo często problem, to jest właśnie to wyartykułowanie działań, zadań. No ale to tak samo jak jesteśmy pracownikami czy pracowniczkami, chociaż akurat w organizacjach jesteśmy tacy proaktywni, więc jakby nie mamy problemu z tym, że się nudzimy, zawsze sobie coś tam znajdziemy. Ale wolontariusz to jest osoba,
która przynajmniej na początkowym etapie, zanim się zaadaptuje w tym nowym zespole, nowym środowisku pracy, ona od nas będzie oczekiwała precyzyjnych zadań, konkretnych zadań, a nie takich bardzo ogólnikowych typu, no to znajdź teraz w internecie jakieś ciekawe informacje. To my musimy powiedzieć, czym dla naszej organizacji jest ta ciekawa informacja. Tak? Czyli znajdź na przykład informacje, załóżmy o szkoleniach z zakresu zarządzania czy jakiejś, czy na przykład komunikacji. I wtedy ten wolontariusz wie, czego my oczekujemy. Więc myślę, że ten etap przygotowania to jest bardzo ważny. No i ten język korzyści, ale w takim rozumieniu nie na siłę, tylko też jednak zastanowienia się, co my temu wolontariuszowi czy wolontariuszce oczekujemy, bo niestety często tak jest, że my nawet nie myślimy o tych zasobach, myślimy głównie o tych naszych potrzebach jako organizacji, czując właśnie to przytłoczenie zadaniami bieżącymi, a to jest, wiecie, to jest nic innego jak human resourcing, no musimy się zastanowić po prostu, co ten człowiek będzie z tej współpracy naszej miał. Bo tak jak mówimy, mniejszość społeczeństwa to są ci, którzy bez żadnych pytań od razu pobiegną pomagać. No to chyba jest trochę tak jak z szukaniem pracownika przez firmę w tej chwili, że mówi się, że o tym, że jest rynek pracownika, czyli wynagrodzenie to nie wszystko, tylko się właśnie patrzy o tym, co więcej jak gdyby organizacja daje. Myślę, że w przypadku organizacji, no to kluczowe jest to, że to jest po prostu jakieś takie działanie społeczne, tak? I to jest duża rzecz, ale pewnie w wielu przypadkach, nie wiem, jest to nauka czegoś, tak? My pewnie w organizacjach często nie zdajemy sobie sprawy, ile my mamy wiedzy, którą możemy się podzielić. I to też podejrzewam jest wartość, dla którą można w takim ogłoszeniu dodać właśnie, że zdobędziesz wiedzę na przykład na taki obszar, albo o takim, nie wiem, programie, albo o czymś jeszcze innym, nauczysz się tego i tamtego. Ja wręcz pytam wolontariuszy, którzy do u nas chcą się angażować, czego się chcesz u nas nauczyć? I ci ludzie w pierwszym momencie takie mają, takie w ogóle, że ja ich w ogóle o to pytam? Tak, ale to wtedy jakby pozwala mi rozpoznać, jakie są czyjeś umiejętności i predyspozycje, ale z drugiej strony to też pokazuje nam, w jaki sposób my mamy pracować z tymi osobami. I one wtedy bardziej też świadomie wchodzą w proces działania w ramach naszej organizacji. Mhm. Bo ten wolontariusz, on się musi zastanowić, czego on się chce nauczyć. Po co on tu przyszedł w ogóle? Tak, ja wtedy to odczytuję, co on właściwie tak naprawdę chce robić. Bo to, co dla mnie jest bardzo istotne we współpracy z wolontariuszami, to, żeby wolontariat sprawiał przyjemność. Bo niestety według badań to jest tak, że wolontariat to się kojarzy z czymś takim ciężkim, psychicznie obciążającym. Tak nie jest. Naprawdę praca z wolontariuszami to jest praca naprawdę na czystej energii. To jest coś, naprawdę, to jest jakby praca na takiej czystej motywacji wynikającej z ludzkiego dobra i altruizmu. Więc to jest naprawdę bardzo energetyczne. Ja uwielbiam spotkania z naszymi lokalnymi centrami, właśnie z wolontariuszami, bo jak mam taki trudniejszy dzień, bo się też zajmuję takimi trudnymi rzeczami, czyli rzecznictwem po to, żeby organizacjom w tym kraju żyło się lepiej, no to wtedy właśnie po tych spotkaniach z wolontariuszami czy ze środowiskami wolontariackimi jakby odzyskuję tą wiarę, po co ja w ogóle to wszystko robię, nie? Bo widzę tą czystą energię, właśnie taki sens działania. Ładowanie baterii. Wolontariusze ładują baterie. No tak, jak działamy z fajnymi ludźmi dookoła, to zawsze ładuje baterie. Renata jeszcze ma takie pytanie. Czy będą dostępne szkolenia rozszerzone na przykład na temat motywowania i utrzymania wolontariuszy? Nie wiem, czy to jest pytanie bardziej do nas, jako do Akademii Funny Money, czy bardziej do ciebie, Justyna. No pytanie, czy takie rzeczy, nie wiem, są? Gdzie takich rzeczy szukać? Zauważcie, że my się tu posługujemy taką w ogóle nową kategorią, ja powinnam w ogóle od tego zacząć, że poza tym, że jesteśmy regionalnym centrum wolontariatu, to jesteśmy również regionalnym partnerem tak zwanego programu Korpus Solidarności, czyli systemowego programu zachęcania ludzi do wolontariatu długoterminowego. To oznacza, że w każdym z województw w tym kraju jest taki regionalny partner jak my jesteśmy akurat partnerem w Wielkopolsce i ci regionalni partnerzy Korpusu Solidarności realizują szkolenia dla wolontariuszy, ale organizują również takie zaawansowane szkolenia dla, no my to tak nazywamy w swojej nomenklaturze, koordynatorów wolontariatu, tak, czyli tych osób, które chcą się dobrze przygotować do zarządzania wolontariuszami, więc tak, takie systemy szkoleń istnieją jak najbardziej,
i można w swoim regionie szukać kogoś takiego. My podawałyśmy kontakt do nas, więc też jeżeli na przykład jesteście z innego regionu niż Wielkopolska, to możecie śmiało do nas napisać i my wam powiemy, kto jest w waszym regionie takim partnerem, bo my jako partnerzy się sieciujemy, bo głównie są to organizacje zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. No to myślę, że to jest jakaś odpowiedź. Nie wiem, czy akurat Renata masz dostęp do takich miejsc, czy raczej szukasz czegoś online, bo podejrzewam, że takie regionalne, nie wiem Justyna, jak to u was jest, czy wy na przykład planujecie takie właśnie pogłębione szkolenia dotyczące wolontariatu, ale w formie online szeroko dostępnej, tak, czy raczej stacjonarne? W Wielkopolsce te wskaźniki pandemiczne były bardzo wysokie, stąd też my bardzo szybko przeszliśmy do online'u. Jest to też jakby fajna metoda pracy, właściwie pracujemy głównie online. Co prawda jakby jakość internetu jest różna w różnych miejscach, to jest pewne ograniczenie, ale też jakby można korzystać w online z telefonu. Też pracujemy właśnie na ClickMeetingu, na Zoomie robimy spotkania, więc jakby tutaj tych barier żadnych nie ma. Nie? I to... Każdy z naszych partnerów regionalnych też jakby głównie realizuje działania online. Taka jest rzeczywistość teraz trochę. No i dobrze i źle, ale to temat na inne spotkanie. Okej, nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania od was, czy coś wam przyszło do głowy? Pojawił się jeden temat na czacie dotyczący prezentacji. Ja też to na czacie już odpowiadałem, ale też powiem, że do prezentacji nie będziemy wysyłać, bo ona jest bardzo obszerna i też ciężka, ale Justyna ma taki dokument, który de facto jest esencją tego, co jest w prezentacji, i ten dokument my do was wyślemy. Nie mogę obiecać, że zaraz po spotkaniu, ale pewnie w ciągu paru dni coś takiego udostępnimy. Dokładnie. Wyślemy wam takie rozpisane te zasady, nie tylko hasłowo, ale właśnie co się pod nimi kryje, bo naprawdę z naszych doświadczeń wynika, że ten cykl, on był opracowany po pierwsze z organizacjami, które zajmują się wolontariatem, po drugie, jak widzieliście, wypracowywanie tego cyklu z Fundacją Stocznia, one były również poprzedzone badaniami wśród wolontariuszy, więc naprawdę to jest odzwierciedlenie tej rzeczywistości, jak w ogóle zarządzać, jak podejść do tego zarządzania, na co także zwrócić uwagę w tych pierwszych krokach, kiedy to dopiero planujemy. Ola napisała pytanie, jako koordynatorowi marzy mi się fajna ścieżka rozwoju wolontariusza. Czy możecie coś podpowiedzieć? No, wiecie, to jest tak. Po pierwsze, musimy wiedzieć, jakie mamy narzędzia w naszej organizacji. Niestety trochę tak jest, że w organizacjach bardziej cierpimy na deficyty niż nadmiary zasobów. No, umówmy się, tak to po prostu jest. Więc najprostszą metodą motywacji i też jednocześnie ścieżką rozwoju jest po pierwsze budowanie dobrej relacji z tym wolontariuszem po to, żeby on też wzbogacał się w takich miękkich aspektach, bo w tym akurat jako organizacja jesteśmy dobrzy. No i przede wszystkim coś, co jest ważne, to jest obserwacja wolontariusza i podpowiadanie mu, chociażby analizując dostępną ofertę szkoleń, kursów, doradztw, co wolontariusza interesuje. I z jednej strony mamy metodę socjologiczną poniekąd, jaką jest obserwacja, ale z drugiej strony to jest ta rozmowa. To jest trochę tak, że wiecie, no ja jestem taką osobą otwartą, po prostu ciągle bym gadała i uprawiam bardzo taką otwartą komunikację, ale nie każdy tak ma. Z niektórych to trzeba po prostu, wiecie, wyciągać. Nie? No wtedy takie osoby trzeba bardziej obserwować. Ale również jakby to jest też praca, to wy jako koordynatorzy też musicie się rozwijać w tych kompetencjach współpracy z ludźmi. I też pocieszę was, że właśnie w ramach Korpusu Solidarności w tym roku uruchamiamy również tak zwane bony edukacyjne dla wolontariuszy zarejestrowanych w tym systemie usług wolontariatu. To oznacza, że wolontariusz dzięki pozyskaniu takiego bonu będzie mógł wykupić sobie jakieś szkolenie, które jest odpłatne, albo kupić coś, co pozwoli mu lepiej rozwijać się w wolontariacie. Czyli załóżmy, mamy wolontariusza, który pełni u nas funkcję fotografa, no ale wiecie, no jakby zepsuł mu się ten aparat, no i dzięki temu, że taki program systemowo jest w Polsce wdrażany,
taki wolontariusz będzie mógł aplikować o to, żeby sobie coś po prostu kupić, bo w końcu doszliśmy w Polsce do tego etapu, gdzie udało nam się przekonać władzę do tego, że wolontariat, okej, on sam w sobie jest jakby czystą energią i darowaniem swojego czasu, ale to nie oznacza, że on nie generuje jakichś środków, bo żeby się rozwijać, no, tak, no to dobrze, jest jakaś pula szkoleń darmowych, no ale jeżeli chcemy już coś kupić, zrealizować działania, no to wtedy te środki po prostu są potrzebne. Więc jakby nie oszukujmy się, środki również są potrzebne, ale tego typu i bony edukacyjne, i mini granty na działania wolontariackie będziemy uruchamiać, uzgadniamy teraz ostatnie szczegóły związane z regulaminami. I znowu, to będzie działanie dostępne, środki dostępne w całej Polsce. Okej. Okay. A ten, jesteś w stanie powiedzieć, kiedy takie coś ruszy? To jest kwestia, nie wiem, miesiąca, dwóch, czy... Miesiąca, bo jakby nawet dzisiaj jeszcze dostaliśmy z centrali, że tak się wyrażę, dodatkowe wytyczne a propos samej procedury, regulaminu i umów, więc myślę, że najpóźniej w drugiej połowie sierpnia tego typu nabory ruszą. My planujemy już tak naprawdę w ciągu najbliższych dwóch tygodni to uruchomić u siebie w Polsce. Super. I jeszcze jedna rzecz, o której naprawdę, na którą chciałabym Was uczulić. Pracując z ludźmi, no bo my pracujemy z ludźmi, to jest bardzo delikatna materia. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w bardzo silny sposób my, nasz styl komunikacji, nasz styl zarządzania oddziałuje na wolontariuszy. W związku z czym, jeżeli chcecie zarządzać wolontariuszami, to również trzeba znaleźć czas na to, żeby rozwijać się samemu w tych kwestiach miękkich, związanych z delegowaniem zadań, związanych z komunikacją, związanych z nagradzaniem, ale związanych również z monitorowaniem, odbieraniem zadań i asertywnością. Bo wiecie, no to też tak jest, że jak to się mówi w podstawowych metodach zarządzania, kontrola najwyższą formą zaufania. I to jest ten sam proces w wolontariacie. Czasami my jesteśmy komuś tak bardzo wdzięczni, że on nas do nas dołączył, że się boimy udzielać tej trudniejszej informacji zwrotnej. No wiadomo, że to jest trudne, bo my się boimy, że ktoś się na nas obrazi, że ktoś od nas odejdzie. Ale jakby są metody, żeby powiedzieć o rzeczach w taki sposób, żeby ktoś to odebrał w sposób konstruktywny. No i de facto te takie rzeczy też jak gdyby będą rozwijać tą osobę, tak? Więc myślę, że to faktycznie trzeba mieć na uwadze. Jeszcze ja bym, Ola, chyba dodał, bo to pytanie dotyczy troszeczkę tak jak gdyby, nie wiem, pracownika w firmie, tak? Czyli jakieś ścieżki rozwoju. To, co mi przychodzi do głowy, to to, że taki wolontariusz pewnie na początku zaczyna od zadań, ale można sobie wyobrazić, pewnie już na tym etapie przygotowania do takiego wolontariatu, gdzie docelowo na przykład taki wolontariusz może trafić, czy jaką odpowiedzialność może w organizacji mieć. I ja myślę, że z tej perspektywy można pomyśleć, ok, czyli jeśli ktoś, będziecie widzieć, że jeśli ktoś ma bardziej predyspozycję na przykład do tego, żeby zarządzać jakimś zespołem dalszym, no to może być na przykład docelowo, czy to na zasadach wolontariatu, czy może kiedyś w innej formie być na przykład szefem jakiegoś zespołu, tak, albo może zajmować się komunikacją w mediach, tak, są różne obszary, w których organizacja działa i tak na dobrą sprawę pewnie w każdym z nich można znaleźć takie docelowe miejsce dla wolontariusza, który czasami zacznie od prostej rzeczy, na przykład, nie wiem, napisanie propozycji posta na Facebooka, czy jakichś innych drobiazgów. Jeszcze pojawiło się kilka pytań. Mamy ostatnie parę minut, ale myślę, że damy radę. Łukasz napisał, organizując na przykład festiwal jako koordynator, osoba odpowiedzialna za wolontariuszy, czy mogę wymagać od nich podpisania dokumentu o zachowaniu poufności danych, z którymi będą mieli ewentualnie kontakt? Oczywiście, że tak. Takie klauzule poufności stosujemy dość powszechnie w porozumieniach wolontariackich. Nawet bym powiedziała, że tutaj nie chodzi tylko o takie dane firmy w rozumieniu jakby bazy kontaktów. Bardzo często te klauzule poufności również wkładamy do porozumień wolontariackich w przypadku wolontariatu pomocowego, gdzie zobowiązujemy wolontariusza do tego, żeby nie mówił o sytuacji socjalnej osób, które wspiera, o ich sytuacji życiowej, o ich chorobach, więc jakby równie dobrze możecie te klauzule poufności stosować we wszelkich innych obszarach. I mimo tego, że zgodnie z polskim prawem
obowiązek porozumienia wolontariackiego na piśmie pojawia się w przypadku współpracy powyżej 30 dni, czyli 31 plus, to wcale to nie oznacza, że nawet przy okazji wolontariatu jednodniowego nie możecie tego porozumienia zawrzeć. Jak mówi nasz prawnik, w celach dowodowych nawet należy to zrobić, bo po prostu no, my żyjemy w takiej kulturze piśmiennej, niesłownej jak Azjaci, więc to, co jest na papierze, to, co zobaczymy, pod czym się podpiszemy, jakby bardziej trafia do naszej świadomości, więc jakby ja generalnie zawsze polecam podpisywanie porozumień wolontariackich, bo tam właśnie wskazujemy, jakie są zasady współpracy, więc nie bójcie się jak najbardziej takich klauzul zawierać, bo to jest oczywiste tak naprawdę. Ja myślę, że to pod kątem dostępu do różnego rodzaju danych i RODO, tak? Tak ten zapis na dobrą sprawę jest obowiązkowy. Jeżeli chodzi też o RODO, no to pamiętajcie też o drugiej stronie, czyli jeżeli dajecie wolontariuszowi dostęp do waszej bazy danych, no to również wasz administrator, czy ten wolontariusz powinien mieć zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa upoważnienie do przetwarzania tych danych. Czyli to jest dokument, który jest obok porozumienia wolontariackiego. To ci z was, którzy te polityki bezpieczeństwa mają, ja wiem, że to są znowu te nudne formalności. Już jestem czarożony, tak. Ale tak jest, na przykład przy projektach, załóżmy unijnych, no to jest standard, jak przychodzi kontrola, to mówię, poprosimy politykę bezpieczeństwa i oni sprawdzają, czy Jan Kowalski ma upoważnienie do przetwarzania danych beneficjentów, tak? To jest uniwersalna zasada, więc o tym trzeba pamiętać. Nie tylko zasada poufności, czyli że ktoś się nie dzieli tymi danymi, ale również po wejściu w życie RODO, również wskazanie, że dana osoba ma upoważnienie do przetwarzania danych, określonych danych w naszej organizacji. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy w statucie muszę mieć zapisany wolontariat? To znaczy, żeby przyjmować wolontariuszy? Nie, bo to jest jakby z mocy ustawy. My jako fundacja i stowarzyszenia mamy prawo wspierać swoje działania wolontariuszami. Inna jest sytuacja, kiedy my w statutach sobie zabraniamy sam pewną rzecz. Czyli jeżeli jest tak, że co do zasady prawo jest zawsze nadrzędne względem statutu, ale jeżeli my w tym statucie dookreślimy, w naszej organizacji nigdy nie będziemy przyjmować wolontariuszy, to znaczy, że nie możecie przyjmować wolontariuszy, tak? Czyli tutaj działa mechanizm ewentualnie samoograniczenia się. Spotkałaś się z takim przypadkiem, z takim zapisem? Wiesz co, często spotykam się kiedyś, teraz to jakby ten charakter działania organizacji się zmienia, w przypadku wolontariuszy nie, ale dość często kiedyś się spotykałam, zwłaszcza w przypadku tych organizacji zakładanych na początku lat 90., że wprowadzały one sobie takie samoograniczenia, że nigdy nie będą prowadziły działalności odpłatnej. Później się zgłaszały do mnie, żebym pomagała z dawnym zmieniać te statuty, bo się okazuje, że to jest właśnie też taka forma samoograniczenia się. Okej, to dzięki bardzo. Ja myślę, że jeśli chodzi o pytania, mamy wszystko. Tak jeszcze podpowiem, że za kilka dni nagranie będzie dostępne na akademia.fanimani.pl. Ja tak przy okazji troszeczkę mieliśmy o tym miękkim zarządzaniu, o tym de facto troszeczkę o takiej kulturze organizacyjnej, więc chciałbym Wam polecić przy okazji książkę o kulturze organizacyjnej Netflixa. To jest bardzo ciekawa pozycja dotycząca właśnie tego, jak Netflix zmienił się i był w stanie tak szybko urosnąć z firmy, która była pod upadającą wypożyczalnią wysyłkową kaset wideo na to, co znamy dzisiaj. To jest książka Powerful Patty McCord, czyli takiej osoby zajmująca się HR-em właśnie w Netflixie, czyli właśnie zasobami ludzkimi. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Druga rzecz, jeśli jesteście zainteresowani fundraisingiem, czyli jak zdobywać pieniądze dla waszej organizacji, to jakiś czas temu na grupie fundraiserzy Fanimani pojawił się takie pytanie właśnie, gdzie się szkolicie, z czego korzystacie i tak dalej. I doszliśmy do wniosku, że te informacje na Facebooku giną. Dlatego zrobiliśmy taką prostą tabelkę i taką stronę, na której możecie z jednej strony zobaczyć fanimani.pl/źródła, bez polskich znaków, na której możecie sobie zobaczyć to, co już tam jest i dodać jak gdyby swoje jakieś miejsca, z których na przykład czy byliście na szkoleniach,
czy na przykład newslettery, w których jesteście zapisani, coś, co możecie polecić i innym osobom pomoże również szkolić się właśnie w obszarze fundraisingu. Tym samym chciałem podziękować naszym dzisiejszym prezenterkom, Justynie i Dagny. Moim zdaniem kupa wiedzy, bardzo praktycznej i użytecznej. Kupa to było nawiązanie do tego ogłoszenia ZOO poznańskiego. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy już na kolejne spotkanie, które będzie w sierpniu. Dziękujemy również za uwagę i życzymy powodzenia we współpracy z wolontariuszem. Dzięki bardzo, miłego dnia, miłego weekendu, bo dzisiaj piątek. Miłego weekendu i do zobaczenia. Cześć, hej. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.